Halo, halo, serdecznie, siemano, z tej strony Mr. Chomsky, a to jest teoretycznie nowa seria, która będzie się pojawiać na kanale poza Bayonettą. Tak jak mieliśmy kiedyś serię z Tekken Tag Tournament 2 Online, to tak postanowiłem, że zrobię serię pod tytułem Od Zera do Brawlera. Jest to seria, która będzie polegała na tym, żeby w jak najkrótszym czasie wbić rangę Brawler jakiejś duo drużynie. W tym przypadku to będzie Jean i Devil Jean, czyli mój main team. Oczywiście gram na swoim lojalnym arcade sticku Hori Fighting Stick Mini. No i zobaczymy, w ile odcinków nam ogólnie pójdzie uporanie się z wbiciem rangi Brawlera. Mam nadzieję, że dużo czasu nam to nie zajmie. Nie chcę, żeby to się zrobił taki main series na moim kanale, więc sobie powtarzam, jakie mogłem mieć opcje przy kombosach. Ale myślę, że w sumie ta moja podstawowa byłaby w sumie taką najodpowiedniejszą opcją, jeśli chodzi o robienie kombosów. Z tego co widzę, to ogólnie na low rangach niestety bardzo mało ludzi gra. Ale to jest kwestia tego, że ogólnie Tekken umiera. To znaczy Tekken Tag 2. Mam nadzieję, że nam kogoś wyszuka wkrótce. Bo to troszeczkę lipa była. O, mamy pierwszą walkę. Bardzo fajnie. W końcu mamy coś ciekawego, co możemy ugrać. Pierwszy nasz meczyk, że tak powiem, na nowym koncie. Chrono Fernandez. Kurde, jaki chilloutowy name. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z moim panem Chomskim Double Jean.
dużo się ogólnie nie spodziewam po pierwszych walkach, bo to będzie kompletny ownage. Widać, że ogólnie gość jest nowy w Tekkenie. Po prostu gra casualowo, bo gra pierwszy raz pewnie ma styczność z Tekkenem. Tak bardzo jak ja nie lubię być, że tak powiem, takim Bali, który dokucza nowym graczom, no to tak na potrzeby serii muszę sobie na coś takiego pozwolić. No bo wiecie, life is brutal and full of zasadzkas and sometimes kopas w dupas. Tak więc takiego kopasa w dupasa musimy niektórym dać, pomimo tego, że zaczynają dopiero co swoją przygodę z Tekkenem. Dostałem kolejnego achievementa. Ale dobra, no co ja mogę wam powiedzieć, naprawdę. Czekamy na kolejną walkę. No. O, i już mamy kolejną walkę. Widzę, że disconnection rate 10%. Ogólnie poza takimi nowymi graczami, którzy dopiero co zaczynają grę w Tekkena, spodziewam się tego, że mogę trafić na smurfy. To w sumie jest dosyć powszechne w dzisiejszej dobie Tekken Tag Tournament 2. Widzę, że gość ma kilkadziesiąt meczów rozegranych i 30% win ratio. Więc to też będzie łatwa ofiara dla mnie. Nie wiedziałem, że nie spodziewałem się, że F2 kazuje jest stepowalna. Myślałem, że to jest ten tracking move jego. Ale dobrze wiedzieć. Będę miał punkt odniesienia. A. Ale jak na razie to jest takie. Ja to aktualnie widzę jak takie dokuczanie przedszkolakom w bawieniu się, zabieraniu im zabawek. Widzę, że goś próbuje tam różne rzeczy. No a ja mu niestety to skutecznie uniemożliwiam, żeby się mógł bawić. No i kolejny mecz wygrany. No dzisiejszy odcinek to jest taki easy peasy, nie? Więc
za dużo tutaj się dziać nie będzie. Poza tym, że będę karał nowych graczy, pomimo tego, że nie powinno tak się robić. Tak się nie powinno robić. Smurfienie jest czymś, co ogólnie, no, nie jest mile widziane. A samemu mi się zdarzyło kilka razy tak popierdalać. A właściwie popierdalać. No, miałem okazję walczyć z kilkoma smurfami i powiem szczerze, że to nie było miłe uczucie. Szczególnie przy tym, jak się miało mecz promocyjny do wyższej rangi. Ale niestety z takimi rzeczami człowiek się musi borykać, grając online. Ale to nie tylko jest w Tekkenie, to jest praktycznie w każdej grze, to jest, no nie wiem, w CS-ie, to jest tak samo w LoL-u, to nawet w MMO coś takiego występuje, że gość sobie robi nową postać i myśli, że jest farara, dzikie węże, kurwa, i może tak naprawdę robić wszystko, co mu się podoba. Tylko ze względu na to, że powiedzmy na tych low tierach zna się ogólnie na mechanice gry i wie, co ma robić, nie? Więc to też tak troszeczkę... A może troszeczkę pójdę... Zcheezuję typa. No, tutaj troszeczkę taki... Może ser to nie wyszedł, ale... Za to... Gość dostał niezłe dudu w tubu. Mam kolejnego achievementa. Widzę, że gość już tak troszeczkę się uaktywnia. Coś tam... Coś wygląda na to, że... Zapuściłem w nim ziarenko skilla. Nie no, żartuję. Tak łatwo nigdy nie ma. O, jeszcze takim prostym jabem. Chciałem w ogóle co innego zrobić. Ogólnie niby ostatnio udało mi się wbić Double Brawlera, ale dosłownie dzień później jakoś tak trochę moja koordynacja, jeśli chodzi o posługiwanie się arcade stickiem, troszeczkę opadła, wiecie? Mam problemy z wykonywaniem niektórych ruchów w Tekkenie. Tak jak Wave Dash mi w większej mierze nie przyprawia problemów, to tak czasami po prostu mam problem z zrobieniem czegokolwiek. No, na przykład tutaj chciałem zrobić Wave Dasha, a mi wyszedł po prostu Downpour 2.
O, i jak człowiek ma z tym grać? Ale tak czy siak, no trzeba z takimi rzeczami po prostu żyć i grać dalej, no. Nawet nie wiem, ile aktualnie mamy odcinka. To też jest kwestia tego, że mój arcade stick jest mały i to bardzo mały. Powiedzmy, jest taki duży jak jedna kartka A5 względem długości, tak mi się wydaje. Na szerokość w sumie też, tylko na, że tak powiem, wielkość, nie? Jest troszeczkę większy. Powiedzmy, jak typowa gruba książka. Więc jak na osobę z takimi dużymi łapami jak ja, to troszeczkę jest strasznie mały. Strasznie mały ten stick. Więc rozmiarowo też jest ciężko. Ogólnie ten stick jest taki mały, że ześlizguje mi się po prostu z nóg. Normalnie jak nim gram, to mam sticka położonego na biurku, ale to też częściowo hałasuje ze względu na to, że ten masturbuje tego joysticka, to powoduje wibracje, które przechodzą na biurko, a potem rzeczy, które mam na biurku, mi się gibają. I to jest przykład Smurfa, który się buntuje przeciw swoim współbratyńcom i no tak troszeczkę bawi się w jebanego Gargamela. Pozycja mojego sticka też mi nie bardzo pomaga w robieniu kombosów. No i zaczął mnie cheezować pierdzielony Hutang. No, ale przynajmniej ta jego pewność siebie sprawiła, że o! Co ja tu widziałem? O, to był ładny sidestep. Jeszcze with punish.
O, counter shift. Znaczy reversal. Jak dobrze. O! I wygrałem ze Smurfem! Nice. To było ładne. Mój win streak wskoczył do 4, więc jestem zadowolony z tego faktu. Nie sprawdziłem, jaką on miał największą rangę. Bo z tego, co widziałem, to w sumie były jego pierwsze mecze tymi postaciami. Więc coś mi mówi, że mógłby chyba mieć Brawlera albo nawet coś wyższego. No cóż, czekamy na kolejną walkę. Ogólnie coś mówi, że będzie troszkę montowania. Cholera, nie mam nic do picia, żeby zwilżyć gardło od tego gadania. A ogólnie jest... no jaka może być pogoda? No, pochmurno, zimno jak cholera. Kurwa, piździernik wrócił. I powiem tak. W tej serii nie obiecuję, że nie będzie żadnego rage'a. Prawdopodobnie jeśli będę przegrywał kilka meczy pod rząd, będę strasznie podirytowany i może mi się zdarzyć, że tak powiem, zacząć rzucać mięsem na lewo i prawo. Chociaż... Nie wypada, ale niestety zdarza mi się coś takiego robić od czasu do czasu. Widzę, że nam nie chce nikogo wyszukać. Więc tak troszeczkę lipo powiem. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo będę musiał robić cięcia.
Nie mam za bardzo zamiaru tego robić. Ale w najgorszym przypadku będę do tego zmuszony. Wygląda to, że będę musiał zrobić cięcie i zmienić ustawienia maczowania mnie. Bo troszeczkę nikogo już mi nie wyszukuje, a szkoda. O, i nam wyszukało kogoś do meczu. W końcu. Troszeczkę to było dość irytujące. Ale mamy w końcu jakiegoś oponenta. I myślę, że 5 pojedynków będzie w sumie dobre na zrobienie kolejnego, w sumie na zakończenie już że tak powiem, odcinka. Round 1. Fight.
Widzę, że gość coś tam umie tą drużyną. Sorry, koleżko, ale ja taki dobry nie jestem. No i gość próbuje mnie szczyzować swoimi tanimi hurangowymi sztuczkami. Ale ja go szczyzuję tym, że coś umiem. No i na samych połkach gościa wykończyłem. Co oznacza, że gość, no... Myślę, że dałbym mu chyba mentora. Jeśli chodzi o jego aktualny skill. Chyba. Nie wiem. Nie mam żadnego indyki... Nie mam żadnego indyka, żeby sprawdzić, jaki ma aktualny poziom skilla.